No, o, witaj Andrzej, drugie stawy. Wszystko już gotowe? Tak, wszystko już. Zostały tylko ostatnie szlify. I oczywiście ta najważniejsza część. A co do niej, to czy mógłbym ją wydrukować na maszynie CNC? Andrzej, przecież to jest twój projekt. Nawet się nie pytaj, tylko leć śmiało i kończ ten projekt, bo nie mogę się doczekać, go zobaczę. Dziękuję. Halo? Jakiś obcy człowiek wtargnął na teren szkoły. Co ty tutaj robisz? Mój projekt! Oddycha. Będzie dobrze. Dziękuję wam za pomoc, naprawdę. Dziękuję, bez was to nie wiem, co by się stało. Thank you.
właśnie w tym momencie przysyłany jest do druku najnowszy artykuł naszej gazetki szkolnej. Ale to jeszcze nie wszystko. Będzie on jeszcze wielokrotnie dostosowywany. Najnowszy wpis już jest gotowy do opublikowania na stronie. Właśnie wysyłam załączniki. Tak, tak, oczywiście. Nie ma problemu. Ej, stary, widziałeś dziś moją kartę? Co? Jaką kartę? Graficzną. A, tu mam. Trzymaj. Dzięki. Wiadomości z Podkarpacia. Uzbrojony napastnik w michalickim zespole szkół ponadgimnazjalnych w miejscu piastowym oraz brawurowa akcja liceum mundurowego. Na miejscu zdarzenia jest już nasz reporter. To właśnie tutaj, w michalickim zespole szkół ponadgimnazjalnych, doszło do brawurowej akcji mundurówki. Napastnik był uzbrojony w nóż, którym poważnie zranił jednego z uczniów stolarni. Na szczęście szybko przeprowadzona akcja ratunkowa przez uczniów z liceum promedycznego sprawiła, że ranny uczeń już czuje się dużo lepiej, a lekarze zapowiadają jego szybki powrót do zdrowia. Dla wiadomości, Jakub. Przepraszam, mogę mikrofon? Tak. Dobrze, dziękuję. To właśnie dzięki tym uczniom mogliśmy zobaczyć sprawnie przeprowadzoną akcję. Zaczynając od liceum mundurowego, poprzez liceum promedyczne, a kończąc na tych, którzy robią najwięcej, a są najmniej widoczni. MZSP, Szkoła z Duszą. Gdzie jest mój mikrofon?